koniec piosenka, teraz można usiąść, nasza schola. Na sam koniec piosenka, którą jakiś czas temu napisał pan Andrzej. I ostatnia zwrotka mówi, że każdy z nas ma anioła, który się o niego troszczy. I jest to prawda, mamy niebiańskich aniołów stróżów, którzy czuwają nad nami z góry, ale nie tylko. Aniołami są nasi rodzice, którzy przez całe życie otaczają nas swoimi skrzydłami i dają nam wszystko, na co tylko ich stać. Są dziadkowie, rodzina, przyjaciele, są nasi nauczyciele i wszyscy inni ludzie, którzy wskazują nam, którędy powinniśmy podążyć, aby dotrzeć do szczęścia. Zaraz na tę scenę biegną maluchy, które w starszej schodzie znajdą swojego anioła, bo wszyscy jesteśmy rodzinką, w której kochamy się i dbamy o siebie. Ale zanim to nastąpi, chciałabym, aby wszyscy skierowali swój wzrok na jednego anioła, bez którego tej naszej rodzinki by nie było. Na anioła, który zawsze skutecznie skrywa się gdzieś koło kurtyny, a którego wszyscy i tak zawsze widzą. Na anioła, który już przez 30 lat stoi na czele naszej szkolnej formacji zbrojnej, która przez lata swojego istnienia przechodziła trudne dni. Raz prawie się rozpadła, ale mimo to dzisiaj tutaj jest i dalej walczy. O Boże, aż się wzruszyłam. Kiedyś się po prostu kończy. Nasz koncert dobiega końca, który ten koncert prowadziła dla nas Zuzanna Magórska. Zapraszam. Dziękuję. Także teraz zapraszamy na ostatni utwór Bóg sam wystarczy.
dzisiaj przed Państwem wystąpienie. Hania Zyn i Milena Czochara. Kamil Jędrów i Kasia Dyrka. Weronika Berniak i Malwina Mazierz. Emilka Łącka i Tosia Adamczyk. Kuba Jędrów i Iza Bryła. Kasper i Paulina Kubarscy. Karolina Stuchlak i Kalina Petkowicz. Kinga Pietrzak i Marysia Mękal. Dominika Pietrzak i Monika Lis. Olivia Jurek i Zuza Mękal. Martyna Cieśla i Lena Zieleniewicz. Olivia Bieriak i Zosia Adamczyk. Maja Radziun i Julka Giszek. Hania Kuryło i Tomek Siwierski. Milena Mazur i Hania Daszkiewicz. Ilaria Donofrio i Nikola Sławy. Agnieszka Bryła, Weronika Wrzesińska i Zuzia Madurska. Jeszcze raz dziękujemy tym, którzy sprawują opiekę nad schodą, siostrze Rut, panu Rafałowi, panu Andrzejowi. Brawa. I mam do przekazania od Eweliny Szopy i Agnieszki Daszkiewicz, które zawsze prowadziły koncerty, ale dzisiaj niestety nie mogą z nami, że wszystkich pozdrawiają i żałują, że nas dzisiaj ich z nami tutaj nie ma. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja mam okazję jeszcze podziękować serdecznie. Pani Dorotka za nie mogła, mam nadzieję, że to nie jest koronawirus i pozwoliła mi tym razem coś powiedzieć. Kochane dzieci, kochana młodzież, obserwuję Was już bardzo dawno. Co prawda w komisji byłam dopiero trzeci raz, ale dawno, dawno temu w Scholi śpiewali obydwaj moi synowie. Najpierw starszy, później młodszy. I widzę, jak się rozwijacie. Zawsze są to moje dziewczyny. Zdobywały sukcesy, zdobywają sukcesy. Kasiu, jak Ty już tak zaczynasz, co będzie dalej? Gratuluję. Emilko, pięknie się rozwijasz, naprawdę. Brawa za Ciebie. Dla mnie jest fenomenem, że tak jak powiedziała kolejna moja dziewczyna Zuzia, że ta schola się nie starzeje, wręcz odwrotnie. Fenomen to jest to, że cały czas chcą tutaj śpiewać i chwalić Pana coraz młodsze dzieci. Haniu, halo, to do Ciebie. Drugim fenomenem jeszcze większym jest to, że ta starsza młodzież nie ucieka stąd. Chce właśnie być aniołem dla tych młodszych, a jeszcze większym fenomenem jest to, że są tu rodzice. Podczas śpiewania widziałam nawet rodziców, których nie ma tutaj dzieci i oni też tu trwają. To jest naprawdę fenomen. A wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli tak jest, to chyba nie możecie być przypadkową zbieraniną dzieci, młodzieży. Czy wy jesteście przyjaciółmi? No właśnie, a przyjaciele pewnie lubią spędzać czas ze sobą, dlatego w tym roku my z panią Dorotką pomyślałyśmy sobie, że troszeczkę wam ułatwimy to i zapraszamy was do pizzerii, na pizzę, tutaj mamy coś na taki początek. Mam nadzieję, że rodzice się jeszcze też dołożą, że będziecie mogli resztę wyśpiewać tutaj, tak? Jak pani Dorotka mi podpowiada, i będziecie mogli razem spędzić czas. Życzę wam wielu, wielu, wielu jeszcze sukcesów. Jesteście wspaniali. I panu Andrzejowi również gratuluję. Ja w imieniu wszystkich dziadków kiwać podziękowanie za takie wspaniałe wnuczki i wnuczęta. Życzę nam jeszcze 100 lat.
Dziękujemy za wszystkie miłe słowa i od nas na dzisiaj to tyle. Dziękujemy.